trawery domowe. No i zasadniczo realizuję projekty dokumentalne. Natomiast nigdy nie przestałem robić zdjęć. Tego w ogóle moja przygoda z obrazem się zaczęła. I 3 lata temu, podczas pierwszego wyjazdu do Paryża, zacząłem robić ten projekt. Właściwie ta seria narodziła się nieco przypadkiem, co mówię nagle. Ja nie planowałem podczas tego pierwszego wyjazdu zrobienia tego typu zdjęć, natomiast jakby myślę, że samotność moja w tych przestrzeniach miasta, gdzie szczególnie fascynowały mnie, być może nawet jego obrzeża, nowoczesne przestrzenie, lotniska, trochę tak industria, dzielnica La Défense, i powoli zaczął się kształtować właśnie po pierwszym wyjeździe pomysł na zrealizowanie cyklu zdjęć, które będą pełną formą eseju. Kontekst kobiety w chuście, gdzieś kolorystyką, która tym spojrzeniem, jakby skrótem perspektywy z góry się wtapia w przestrzeń tych schodów.